Szanowni Państwo, jesteśmy zaszczyceni i chciałbym wyrazić naszą wdzięczność za to, że Pani Minister i Pan Minister w towarzystwie Pana Wicewojewody Lubelskiego to właśnie w Białej Podlaskiej uroczyście ogłaszają ten nowy program wsparcia dla obszarów północno-wschodniej Polski, który obejmie też naszą Białą Podlaską, program związany z trudną sytuacją geopolityczną, międzynarodową za naszą wschodnią granicą, która oddziałuje w szczególności na tę właśnie część kraju. Biała Podlaska wzorowo zdaje swoje egzaminy związane z tymi kryzysami, które nas w ostatnich latach dotknęły. Biała Podlaska od pewnego czasu jest też siedzibą ważnego, dużego garnizonu Wojska Polskiego na wschodniej flance NATO. Wobec aktywności Państwa Ministrów w obszarze funduszy i polityki regionalnej nie sposób nie wspomnieć o tym, że Biała Podlaska jest jednym z samorządowych liderów absorpcji środków unijnych, że także dzięki aktywności obecnego rządu zostały odblokowane te tak bardzo przez nas w samorządach oczekiwane środki z Krajowego Planu Odbudowy. Ponownie jako liderzy stoimy w blokach, jesteśmy przygotowani z gotowymi wnioskami do absorpcji kolejnych rekordowych środków na rozwój Białej Podlaskiej i tak w obszarze polityki spójności, jak i KPO, już pierwsze wnioski złożyliśmy. Jeszcze raz pięknie dziękuję Pani Minister, Panu Ministrowi i Panu Wojewodzie za odwiedziny w Białej Podlaskiej. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, Panie Wojewodo, bardzo się cieszę, że mamy dzisiaj możliwość poinformowania Państwa o naprawdę bardzo ważnym programie. Dzisiaj Rada Ministrów podjęła decyzję, żeby uruchomić program rządowy. To jest, podkreślam, że rządowy, dlatego że zazwyczaj informuje o naborach, o otwarciu programów z funduszy unijnych. Tym razem to jest program rządowy, dedykowany do 184 gmin i 4 miast powiatowych, który ma wesprzeć te regiony Polski, te gminy, które są przy granicy wschodniej i niestety mierzą się dzisiaj z ogromnym wyzwaniem i wielkimi konsekwencjami tego wyzwania, jakim jest rosyjska inwazja na Ukrainie i równocześnie totalitarny reżim współpracujący z Putinem w Białorusi. Wszystko to razem ma konsekwencje dla państwa tutaj, ma konsekwencje dla gmin przygranicznych i stąd w odpowiedzi na to ogromne wyzwanie to, co powinien zrobić każdy rząd, to jest pokazanie takiej narodowej solidarności z mieszkańcami obszarów, które z tym wyzwaniem, z konsekwencjami ekonomicznymi, społecznymi mierzą się najbardziej. Dlatego otwieramy program. Program z finansowaniem 500 milionów złotych. Na ten rok to jest 125 milionów. Program, którego priorytety zależą przede wszystkim od samorządów. To państwo w samorządach i mieszkańcy oczywiście gmin będą mogli wskazywać te inwestycje w obszarach zarówno infrastruktura, jak i takie kwestie jak edukacja, zdrowie, te obszary, w których najbardziej potrzebujecie dzisiaj wsparcia, najbardziej potrzebujecie dofinansowania, najbardziej potrzebna jest pomoc, która spowoduje, że życie w regionach, że gospodarka tych regionów, że atrakcyjność tych regionów, że codzienne funkcjonowanie w miasteczkach, miastach, na wsiach, w tych wszystkich gminach będzie łatwiejsze. Ruszamy z tym programem już dzisiaj. Oczekujemy i tutaj oprócz samorządów także duża rola wojewodów, ponieważ to samorządy będą przekazywały do wojewodów priorytety w poszczególnych kopertach finansowych. I następnie to będzie akceptowane przez ministerstwo, ale tak jak mówię, najważniejsze jest to, co zostanie
ustalone w poszczególnych gminach, w Państwa regionach. Państwo wiecie, gdzie to wsparcie jest potrzebne, na jakie projekty chcecie to wsparcie kierować. Maksymalny poziom wsparcia dla jednego projektu to jest 2 miliony złotych i gdzie te projekty, na jakie inwestycje będą kierowane, zależy od samorządów, a rolą rządu jest pokazanie, że jest wsparcie, jest solidarność całej Polski z tym obszarem naszej ojczyzny, który dzisiaj jest przy granicy. Granicy, którą zawsze się ogromnie oburzałam, jak słyszałam słowo ściana wschodnia, ale teraz nie za naszą sprawą, za sprawą agresywnej polityki rosyjskiej. Niestety to jest to, z czym mamy w ogromnym stopniu dzisiaj do czynienia, właśnie z ścianą wschodnią. I wobec tych wyzwań potrzebna jest solidarność, potrzebne jest wsparcie i to wsparcie jest. Ja chciałam przekazać głos panu ministrowi, który prowadził konsultacje we wszystkich czterech województwach pod kątem tego właśnie programu, żeby dokładnie rozeznać, jakie są potrzeby lokalne. Panie ministrze, bardzo proszę. Pani minister, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, rzeczywiście na początku marca byliśmy w Lublinie na konsultacjach tego programu. Spotykaliśmy się z samorządowcami z tych wszystkich powiatów, które będą objęte wsparciem. A cieszymy się bardzo, że pani minister mogła dzisiaj zakomunikować, iż rząd przyjął już program i możemy rozpocząć jego wdrażanie. Szanowni Państwo, to jest program, który ma rzeczywiście wesprzeć samorządy pogranicza. Na terenie tych samorządów, Szanowni Państwo, sytuacja, jeśli chodzi o bezrobocie, zaczyna się w sposób drastyczny pogarszać. W niektórych powiatach północnej Polski osiąga 16-17%. Następuje proces wyjazdu mieszkańców do innych regionów Polski w poszukiwaniu pracy. Wiele firm, które funkcjonowały ze współpracy i z handlu z Rosją i Białorusią, z dnia na dzień przestało funkcjonować. Stąd też szybka reakcja rządu, szybka reakcja Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i ten program, który za chwilę będzie ruszał. Państwo wojewodowie, będą mogli właściwie natychmiast ogłosić termin naborów. Wojewodowie dadzą samorządom miesiąc czasu, zanim rozpoczną się nabory wniosków. Pani i panowie wojewodowie również przeprowadzą dodatkowe konsultacje, na który z czterech priorytetów tego programu samorządy potrzebują największą ilość środków. Tak jak pani minister powiedziała, chcemy tutaj słuchać samorządowców, wsłuchiwać się w ich potrzeby i reagować precyzyjnie. Precyzyjnie wszędzie tam, gdzie jest potrzeba, ale również wszędzie tam, gdzie samorządy nie mogą zaspokoić tych potrzeb ze środków europejskich. Jest wiele takich obszarów, a ten program rozwoju przygranicznych terenów północno-wschodniej Polski będzie pozwalał na realizację tych przedsięwzięć. Pani minister powiedziała, maksymalny poziom wsparcia to 2 miliony, wkład własny 20%, a więc razem ze środkami rządowymi przez te lata 625 milionów, co najmniej 625 milionów złotych zostanie inwestowanych na terenie tych samorządów. I teraz na co dokładnie te środki będą mogły być wykorzystane? Infrastruktura drogowa, modernizacja lub przebudowa odcinków dróg powiatowych i gminnych, budowa nowych odcinków tych dróg, chodniki, parkingi,
tworzenie miejsc postojowych dla rowerzystów. Po drugie, zielona i niebieska infrastruktura, a więc projektowanie, budowa i modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnych, co szczególnie ważne na terenach poniżej 2000 RLM-ów, tam gdzie ta interwencja środkami Unii Europejskiej nie jest możliwe, ale również zazielenianie terenów miejskich i zwiększanie terenów biologicznie czynnych. Infrastruktura turystyczna, modernizacja lub budowa istniejących turystycznych, to jest turystyka. Ogólnodostępne punkty widokowe, tworzenie również zielonych parkingów, jak również punktów informacji turystycznej. I ostatni z obszarów, a mianowicie infrastruktura społeczna, więc tu jest edukacja, między innymi poprawa jakości dostępu do edukacji poprzez modernizację lub przebudowę obiektów, pomieszczeń, przedszkoli lub też szkół. Poza tym zdrowie, modernizacja lub przebudowa podmiotów leczniczych oferujących świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie usług objętych kontraktami z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz inna infrastruktura społeczna, na przykład modernizacja lub przebudowa obiektów lub pomieszczeń domów pomocy społecznej. Szanowni Państwo, jesteśmy głęboko przekonani, że za parę tygodni samorządy będą mogły składać wnioski, że jeszcze w tym roku ta pierwsza transza 100 milionów złotych będzie wykorzystana w tych czterech województwach.